To już koniec przygody Hiszpana z poznańską wartą. Obowiązująca do czerwca tego roku umowa Mario Rodriguez'a została rozwiązana za porozumieniem stron i zawodnik stał się wolnym agentem. Mario Rodriguez, jeżeli chodzi o ten wymiar boiskowy, nie pokazał w Warcie Poznań za wiele, a kiedy już miał okazję, żeby się pokazać, to bardzo często marnował dogodne sytuacje na boisku. Przypomina mi się kilka spotkań jesiennych Warty Poznań, gdzie Mario Rodriguez miał te sytuacje, gdzie mógł Warcie Poznań zapewnić zwycięstwo lub chociaż remis. Pamiętam na przykład domowy mecz z Lechią Gdańsk, gdzie miał dobre sytuacje, wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin. Blisko 25-letni pomocnik, delikatnie mówiąc, nie zachwycał formą. Przez niespełna półtora roku Rodriguez wystąpił w 30 oficjalnych meczach Warty, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. W klubie spodziewano się po nim więcej, wszak mówimy o niegdysiejszym graczu młodzieżowych drużyn Realu Madryt. Kiedy przychodził do Warty Poznań, był, z tego co pamiętam, jeden z takich pierwszych tych przebłysków ekstraklasowych, że Warta Poznań już nie będzie do końca tą swojską bandą, która była, tylko teraz standardy się trochę zmieniły. Muszą pojawić się zawodnicy z zagranicy, którzy trochę pozmieniają grę Warty Poznań. Mario Rodriguez był jednym z pierwszych takich zawodników. Odejście Hiszpana nie jest dużym zaskoczeniem. Pod koniec roku wylądował on na liście transferowej wraz z Milanem Korynem, Mateuszem Sopoćką i Filipem Małkiem. Do tej pory szeregi zielonych zasilili Nilo Maenpa, Miłosz Szczepański i Daniel Szelongowski. Zdaniem dyrektora sportowego klubu Warcie przydałby się jeszcze napastnik i środkowy pomocnik. Radosław Mozyrko musi naprawdę kombinować, żeby wzmocnić zespół Warty Poznań przed walką o utrzymanie. Na razie pojedyncze ruchy, ocenimy je w pierwszych spotkaniach, ale rzeczywiście wygląda na to, że głównie będzie decydowała tutaj o utrzymaniu Warty Poznań w Ekstraklasie. Wygląda na to, że będzie decydowała jakość tego zespołu, jaką wytworzy sam Dawid Szulczek. Miejmy nadzieję, że spora jakość będzie widoczna już w pierwszym meczu z Górnikiem Łęczna. Spotkanie zaplanowano na niedzielę.